Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu H, projekt grupy Rady. Bardzo proszę pana Buchenta o przedstawienie. W sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012. Paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe pozostałe po przetargach na prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012 na remont ulicy Ściegiennego w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani radna. Chciałam powiedzieć, że nie ma tej uzasadnienia. Znaczy ja po zasadzie dodam, bo to nie mam. No właśnie, spoko. To chciałam powiedzieć. Znaczy uzasadnienie... Zostało wykonane, znaczy jeden, połowa asfaltu dla Ściegiennego, a druga połowa jest w stanie katastrofalnym. Ta górna część oczywiście. Cała Ściegiennego. Tak, czy dolna jest zrobiona od remontu chodnika. Tak, mówimy też o górnej części. Tak, drugi pas jest w stanie katastrofalnym. Ja deklarowałam tutaj na komisji pożyczkę, że te pieniądze, które pójdą z pozostałych osiedli, ponieważ październik ma być podział środków na zadania powierzone na przyszły rok, to z tej części, która jest przeznaczona na Stary Prokocim, to oddaję od razu osiedli, z których te pieniądze po przetargu zostały. Proszę bardzo. Ja takiej kwocie, w jakiej zostanie powierzone. Już odpowiem. No nie, już zostało około 90, to zależy jeszcze tak. Powiem Państwu tak, wszystkie prace nie są rozliczone. Zostało około 95, być może 8 tysięcy. Powiem tak, może żeby uogólniać, kwota między 90 a 100 tysięcy zostanie. Czy to pójdzie w ramach przetargu? To niestety nie pójdzie już w ramach przetargu, tylko bieżącego utrzymania, ponieważ no, nie ma szans zdążyć tego już niestety w ramach. A przypuszczam, że niedobrze. Przepłacimy. Natomiast no, nie ma możliwości zdążyć. Byliśmy, tak jak powtarzam, jedną z dziedzin, która robiła przetargi na 90% prac. No ale zyskaliśmy ponad 90%. Z jednej strony zyskaliśmy, z drugiej sprawy ciągną się do dnia dzisiejszego. Niektóre rzeczy są nieodebrane. A czy nie, ja nie mówię, że wszystkie. No, jest to z jednej strony na pewno jakiś zysk dla dzielnicy, zwłaszcza ten z kwestii finansowej, natomiast z drugiej jakość wyłanianych wykonawców przetargu niestety. Jest, pozostawiano wiele do życzenia, może powiem tak. I teraz tak, w uzasadnieniu chciałbym, że przekazanie środków umożliwi poprawę infrastruktury drogowej w rejonie osiedla Prokocim. To było w uzasadnieniu. Było pytanie o środki, między 90 a 100 tysięcy. Te środki zostały tak, głównie z osiedla Stary Bieżanów i osiedla Nowy Bieżanów. Dokładna wysokość będzie znana poszczególnych środków po rozliczeniu zadań, które są jeszcze realizowane. W tym momencie również zostało z osiedla Kozłówek 960 czy 80 zł. Po rozliczeniu to jest, no można powiedzieć, że 1000 zł. I to będzie wszystko wtedy, te środki będą na ulicę. Z Prokocimia, tak, ale to z Prokocimia Starego 12 tysięcy zostało, ale te wszystkie środki będą przekazane na ulicę Ściegiennego. Czy ktoś? I będzie zrealizowana w tym roku? Tak, tak, tak. Proszę bardzo, pan nie przepraszam, nie, to po pierwsze pan Chodorowski. W tym roku? Tak. To pan Chodorowski. Wtedy jak pan chory, jeszcze nie przewodniczący. Proszę. Mam pytanie, że do tego remontu ulicy Ściegiennego, czy planujemy również jako rada remont, czy sam remont na wierzchni jedynie, czy też chodnik po prawej stronie? To jest przyszłościowy. Tam jest projekt. No właśnie, tam prawie tego chodnika. No niestety tak, to jest projekt i myślę, że to zadanie jest... Ale krawężnik tam chodzi o zrobić, tak? Przy leniu asfaltu zrobią krawężnik. Tak. No to może jest to jakaś rzecz. Jest to jakiś na pewno. Proszę pan... Nie się udało wytargować jeszcze na chodniki. Nie da się, bo tam było 10 tysięcy na chodniki asfalt. To potrzebny jest projekt. To jest duży kawałek. Ale nie, no jest kawałek. Ale drugi ten, na Ściegiennego. Dobrze, ale bardzo bym prosił pan Grzegorz Mitamaków. Czyli rozumiem, że głównym sponsorem tego przedsięwzięcia jest Stary Bieżanów i Nowy Bieżanów. Można powiedzieć, że tak. Czyli na poziomie około 80 tysięcy, tak? Tak, po rozliczeniach ja przedstawię to. Znaczy ja przedstawię dokładne rozliczenia, jeżeli będzie rozliczone... Jeśli jest całość między 90 a 100... Ale nie 12 tysięcy jest... 12 jest ze Starego Prokocia, a około 1000 zł jest z Kozłówek. Czyli to są 13 tysięcy, nie? No, tak. 100 minus 13 to jest 87. Ale będziemy zaraz podejmować zadanie na przyszły rok i... Tak jest, wtedy rozliczymy to dokładnie. Będę już na dokładne rozliczenia. I to będzie to, to jest jako... Będziesz jeździł, że się wraci sobie. Jeździsz się, nie?
Nie jeszcze. No to będzie. Chciałabym się tego powiedzieć, że ściegiem nie chodzi o starego Probocimia i starego Probocimia. To nie bezwzględnie wymaga zapłaconego remontu. To jest niepoważalne. Wystarczy tam wyjść, można sobie wieczorem iść i nogi połamać. Znaczy to tego chyba nie. Teraz myślę, że kompleksowy remont i rozciągnięty ulicy Ściegiennego w przyszłość, kiedy... A czy nam deweloper nie zniszczy tego, który zaczyna budować tam przy parku? Mam nadzieję, że nie. Mogę jeszcze wystąpić o ten deweloper przy ulicy Walenroda. Mogę wystąpić do zarządu infrastruktury komunalnej, czy deweloper dostał jakie warunki. O inwestycji. Realizacji pani Zbyszku. Dobrze, tak. Dobrze, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.